Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku z gry Planet Crafter. W dzisiejszym odcinku, tak jak zapowiadałem w poprzednim, będziemy słuchajcie troszeczkę rozbudowywać naszą bazę. No tak, żeby coś tam więcej tych rzeczy stworzyć, żeby nam ten postęp w osiągnięciu tego niebieskiego tła rósł szybciej. Także dzisiaj odcineczek numer 2 i chciałbym jeszcze troszeczkę zrobić eksploracji, także zobaczymy co jeszcze mamy w okolicy. Także standardowo około godzinki gameplay. Serdecznie zapraszam. No dobrze, oczywiście przypominam, że to jest na dzień dzisiejszy nadal Early Access, tak jak tutaj na dole widać Early Access. O, troszkę wam zasłaniam kamerką, ale tam po prostu jest tylko numer wersji tego właśnie early accessu. Uwaga, niski poziom pożywienia. Dobra, spoko. Na czym to tutaj skończyłem? Tutaj mamy tak, butelka wody, a tu mamy jedzonko. To mogę już spałaszować coś niecoś. Aha, to jest mój ekwipunek. Dobra. Tak więc słuchajcie, chciałbym tutaj troszeczkę właśnie najpierw dobudować coś niecoś. Tutaj chciałem dobudować jeszcze takie dwie sekcje, czyli zróbmy tak, zróbmy może najpierw podstawę, tutaj żelazo nam będzie potrzebne. O, nie wiem czy to nie będzie, chociaż nie, nadpasuje do tego, jedna taka sekcja i jeszcze jedną byśmy dali tutaj. Dobra, no to teraz okno przedziału mieszkalnego. O, okno mogę zrobić, czyli żelazo i kobalt. To może byśmy dali gdzieś okienko, słuchajcie, będziemy mieli jakiś fajny widok. Może tutaj właśnie o... Ja wiem. Żeby tutaj dać to okno. No tak właśnie, nie wiem, czy ja czasami nie będę chciał tutaj jeszcze... Chociaż nie, tutaj możemy na tą ścianę w sam okno wpierniczyć, że tak powiem. Dobra, poszukajmy kobaltu. Gdzieś tutaj kobalt być powinien. Krzem. Słuchajcie, z tym żelazem jest troszeczkę problem. Dobrze, mamy kobalt. I tutaj byśmy zrobili, słuchajcie, jakieś ładne okieneczko. Ten guzik. O. No i super. Całkiem to wygląda. Zobaczmy ze środka. No piękny widoczek. Jak widzicie, słuchajcie, moje gardło nadal woła pomstę do nieba. Niestety. Dobra, ale jest to co chciałem. Tutaj mamy te dwie rzeczy, które tutaj nam cały czas pompują, słuchajcie. Pompują tlen do atmosfery. Jakby to w ogóle z prądem stoimy. Z prądem stoimy całkiem nieźle, 5-2 kW używamy, mamy 12,50 naprodukowane, więc tak, teraz bym chciał jeszcze, aha, tytan i żelazo, mamy tu jeszcze jakieś żelazo, mamy tu żelazo, to jest krzem, no to dajcie to żelazo, ja to miałem żelazo, a to dwa żelaza i jeszcze tytan, tutaj mamy pusto, ale będziemy musieli zaraz, słuchajcie, wyruszyć na poszukiwanie tego żelaza, bo to żelazo to, słuchajcie, schodzi jak świeże bułeczki. Tytana też troszeczkę weźmiemy, tu gdzieś też jeszcze widziałem tytan. Może się jeszcze do czegoś przyda. To jest chyba krzem, dobra, na razie krzem nam jest niepotrzebny. Dobra, to co, postawmy tutaj drugą sekcję. Jeszcze. Tak, żebym to w miarę... Mogę piętrować? Łej, słuchajcie, to można piętrować. Dobra. Okej. No to fajnie, jak to można było spiętrować, to będziesz tutaj zrobił potem kiedyś jakieś górne miejsce, się górne, pięterko. I byśmy na przykład tutaj, bo tu słuchajcie, to możemy na przykład zrobić jakieś, o, takie pomieszczenie. Takie no gościnne, przypuśćmy, nie? Tylko zobaczcie, do wszystkiego potrzeba, cholera jasna, żelaza. Do wszystkiego. Dobra, ile ja tutaj mam tak? Pojemnik z tlenem, tutaj mam pojemnik z wodą. Schowajmy to, i to, i to, i to, i jeszcze to. I może chodźmy na poszukiwania tego żelaza troszeczkę. Zobaczymy, co tam jeszcze w okolicy nam się trafi.
Ostatnio zrobiliśmy, słuchajcie, tam. A to jeszcze jest. Ja to wszystko wziąłem stąd. Jeszcze szybko sprawdzę. Został tytan. Dobra, tytan, no tutaj jest. Jest. Ciut i jeszcze trochę. O, jest żelazo. Żelazo tak się fajnie mieni. Także łatwo je rozpoznać. Tutaj ogólnie nic takiego nie ma. To będzie żelazo? Nie, to będzie krzem. No, słuchajcie, słabo z tym żelazem. Co będzie za tą górką? No i też tutaj troszkę mi się teraz. Troszkę mi się rwie. No i tutaj pod tą górkę to ja tak nie za bardzo mogę wejść. Chociaż nie, daję radę. Aha, czyli tu jest po prostu. Tutaj jest po prostu nic. Tu jest po prostu nic. Trochę tylko żelaza. Także to możemy pozbierać. Tu już jest krzem. No dobrze, czyli tak, ta strona jest. O, zaraz, zgubiłem się. Gdzie jest moja baza? Niski poziom tlenu. Dobrze, że mam w zapasie. Tylko kurczę, tam. Mam nadzieję, że tutaj będzie jakiś kompas w przyszłości. Mam jeszcze miejsce? Jeszcze mam dużo miejsca. Co tam było do tego wytworzenia tlenu? Chyba ten. Chyba kobalt, nie? Teraz by trzeba troszkę butli jeszcze wyrobić. I teraz pójdziemy w drugą stronę. Zbadamy, co tam jeszcze. O, proszę bardzo, tutaj żelazo jeszcze. No to trochę tego żelaza nazbieraliśmy. Oj, tu chyba też żelazo. Kurczę, zobaczcie, pod nosem miałem. Dobra, już pełno. A to czekajcie, jeszcze mogę. Pożyć. Dobra. Dobra, zawsze będzie, słuchajcie, zrobić troszeczkę. Troszeczkę tlenu. Butelka wody. Pojemnik z tlenem. Nie, to jest butla, dobra, to jest ten. Butla to już mam zrobioną. Tu jest pełno. To może tutaj byśmy tak, mam tam trzy butelki z wodą. Akurat woda schodzi rzadziej. Mamy żelazo. Dobra, to schowajmy to żelazo. To nam się przyda. Trzeba by zapasów porobić. I mamy. No to sporo tego. Dobra, to co? Może teraz kierunek. To sprawdziłem. To może byśmy poszli teraz w tę stronę. Kurczę, pamiętacie tam na wersji demo. Tam bardzo blisko miałem te, kurcze. Bardzo blisko miałem te takie, no, statki kosmiczne, nie? Ruiny. Tylko kurczę, żebym ja tutaj potem trafił z powrotem. Też teraz mamy większy, troszeczkę większy, dawać to żelazo. Ja mam tutaj butli z tlenem? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra. Czyli max 3 butle mogę pójść, żebym potem jeszcze mógł wrócić. No ale tutaj, kurczę. Nic w okolicy nie widać. No kurczę, zobaczcie, piaski. Piaski wszędzie, tam coś jest. Kurczę, tu coś jest. Ryzykować. Kurczę, wracam, słuchajcie, wracam.
bo to jest kawał drogi, ale zaraz tam sobie pójdziemy. Tu jest jakaś jaskinia, nie, tam jest ten. Dobra, szybko wrócę, żeby dorobić jeszcze troszkę więcej tlenu. Dobrze, pozbieramy kobalt po drodze. Tam jest moja baza. Bo to jest kawał drogi, ale tam coś, kurczę, słuchajcie, jest. Tam może być dużo fajnych rzeczy. Tylko wolałbym... wolałbym nie zginąć. Kurczę, dobrze idę? Chyba dobrze idę. To powiem wam, że przydałby się to jakiś, kurczę, ten, jakiś, nie wiem, jakiś pojazd. O, proszę. Nie wiem, czy to... Co to się... Czy to przez to, że ja tutaj robię lepszą terraformację, to mam się lepszy plecak tutaj teraz pojawił? To ja chętnie go zrobię. Gdzie ta moja baza jest? Niski poziom tlenu. Cholera. To mnie dobrze, że się wróciłem, bo zobaczcie, ja nie wziąłem żadnego jedzenia ze sobą. Ej, ja się cholera zgubiłem. Tutaj. Ja pierniczę. Co za chłop. Nie w tę stronę. Nie ma miejsca. Jeszcze mogę 3 wziąć. Bierzemy, bo... Tam potrzeba dużo tlenu. Teraz słuchajcie, troszkę wziąć tlenu, może te 2 pojemniki z wodą. No i coś do... Może coś do jedzenia, chociaż jedzenie to... Jeszcze jeden kobalt bym wziął, to bym tutaj jeszcze zrobił jedną butelkę. Kurczę, tu już w okolicy mi surowców brakuje. No i ten plecak sobie jeszcze powiększymy, zobaczcie, będziemy mieli większy udźwig. Co my tutaj mamy? Plecak. Potrzebujemy tak, 2 aluminium, tytan i krzem. Dobra, to akurat to mamy. 2 aluminium, 1, 2, tytan, krzem, tytan, aha, dobra, tytan to tu wszędzie się wala, teoretycznie, no żelazo, żelazem nie pogardzę, tu jeszcze weźmiemy lód, i tak jest po drodze. Jeszcze drugi lód, zrobimy wodę. O, nie mogę już, pełny ekwipunek. No dobra, no to co, plecaczek. Ciachniemy. No. Czyli plecak T3 jest już powiększony. To jeszcze butelkę wody. I tu mamy żelazo. Żelazo możemy schować. No dobra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 butelek z tlenem. 2 butelki wody. To możemy się już napić. Tylko trzeba by coś jeszcze zjeść. Wezmę to na wszelki wypadek. Kurczę, z tym jedzeniem to będzie słabo. Słuchajcie. Dobra. Lecimy. Tak na szybko sprawdzę, czy miałem latarkę. No tam będzie kawał drogi do tego. Tylko teraz, żeby żaden deszcz meteorytów mnie nie złapał.
Tylko teraz zapamiętaj drogę z powrotem. Dobra, od takiej skały wystającej na prawo. Muszę teraz to zapamiętać. Kurczę, się wybrałem. Akurat w nocy. Chociaż tutaj ten, tutaj ta noc jest bardzo krótka. A zobaczcie, ta latarka tak na odległość, to na praktycznie nic nie daje. Dobra, tutaj pod takim mostkiem. I to gdzieś chyba tutaj jest na prawo. Gdzieś tam to było. No tam widziałem taką właśnie kopułę, tak jakby... Już niski poziom tlenu, dobra, spoko. Jeszcze chwila. Parę kroków, dobra, już bierzemy. No, zobaczmy, co tutaj kurczę jest. To jest tak wygląda jakby nasza technologia, czyli no powiedzmy, że ziemska. Tylko czy ja tutaj mogę się dostać? Chyba tak. Dobra, sorki za małą ścineczkę, ale tutaj zrobiłem na szybko poteczkę. No dobra, wejdźmy do tego. Co my tutaj mamy? Tu coś pewnie będzie fajnego. Dobrze, że mam latarkę. Dobrze, że tą latarkę zrobiłem. Podam na ten korytarz. Tutaj coś jest. Tutaj coś jest. Dobra, mamy znowu te dwa sezonki tej lirmy. Weźmy to. Żelazo. No to reszta to mi jest niepotrzebna. Już niski poziom tlenu. Dobrze, dobrze. Uzupełniony. Dobra, to najpierw na prawo. Kurczę. Nie wiem, czy zatem tutaj nie będę musiał jeszcze wrócić. Od razu spałaszuję. Jedlonko wezmę. Dobra, na razie zostawię troszkę miejsca. Czy zostawię tam to, zobaczę, co tutaj jeszcze jest ciekawego. A mogę do góry wejść? Na to wygląda. Tu nie mogę. Tu jest otwarte. Jakby ten, kajuty załogi. O, iryt, weźmiemy iryt. Tkaninę też weźmiemy. Super, stop. O, to też weźmiemy. Jeszcze jedzonko weźmiemy. Dobra, słuchajcie, kończy mi się kurcze miejsce. Ale na razie w sumie nie dostawiam jakichś rzeczy, które są zbędne. Czy które są potrzebne. Tylko same zbędne rzeczy zostawiam. No, przyszedłem chyba, nie? Tutaj chyba wejść nie mogę. Mogę. Potrzebuję młotek burzący. Kurczę, ja go nie wziąłem ze sobą. Cholera. Czyli trzeba... No i tu też. Nie wziąłem młotka burzącego. No dobra. Także tutaj jeszcze będziemy musieli, słuchajcie, wrócić. Teraz kurczę, wyjdź z powrotem. Dobra, wyszedłem. Czyli tutaj jest to, a jak tam jeszcze, ile mam tutaj jeszcze tego? Ile mam tu jeszcze
Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze mam sporo tego tlenu. Tam jeszcze na górze coś było, no nie? Spróbuję tam na górę jeszcze wejść. Zobaczymy, co tam jeszcze. Coś tu jeszcze na górze było. O, właśnie. Można do tego wejść? Tutaj chyba nie bardzo, a tu? Do tego też się, kurczę, nie da. Nie. Żelazo weźmiemy. I tu jeszcze coś jest, ale to też chyba część, do której wejść nie możemy. Nie, dobra. Otrzymamy. O, mam nowe wiertło, słuchajcie. Dobra, to trzeba by powoli wracać. Trzeba by powoli wracać, bo będę mógł teraz lepsze wiertło zrobić. Czyli szybciej ta terraformacja nam pójdzie. Ile mamy? 3000, tak? 3025, a potrzeba 175 tysięcy. Pół 20 minut nagrania. Wiecie, co wam powiem? Dobrze, ja idę? Chyba tak, chyba stąd szedłem, nie? Że tutaj ta terraformacja to, kurczę, trochę czasu z nią zejdzie. Także nie wiem, czy czasami ja czy na przykład poza między odcinkami po prostu nie będę tylko chodził i zbierał surowce. O, cholera, niedobrze, muszę wiać. Mam nadzieję, że to nie... że to nie deszcz meteorytów, ja chyba tam muszę iść, nie? O cholera. O cholera. To jednak deszcz meteorytów. Niedobrze. Słuchajcie, niedobrze. Trochę mam jeszcze tlenu. Mogę tutaj to w sumie przeczekać. Bo w sumie takim, takim meteorytem to, to wolałbym nie dostać, słuchajcie. Jeszcze napiernicza. Myślałem, że tutaj to leci na... Nie, to było takie... to tylko pyłek. Jasny gwint. Dobra, kończę ten deszcz meteorytów, bo ja bym chciał już iść dalej i troszeczkę tutaj jeszcze bazę rozbudować. Mamy nowe wiertło. TK1 czy jakoś tak. Chyba już po. Dobra, let's go. Żelazo? Pewnie. Bierzemy. Już tak miejsca nie mam. Ale sobie mogę się napić. To jeszcze na jedno żelazo będzie. Znaczy chyba tędy, nie? Tak, tam jest moja baza. Dobra, już widziałem. Ciekawe, czy ten księżyc się ruszy. To no, księżyc, no powiedzmy, bo jeżeli idę od tamtej strony, no to tak w kierunku tego księżyca. No, że tutaj jest ta skałka, czyli tędy. Już niski poziom tlenu. No dobra, słuchajcie, w następnym odcinku pójdziemy w drugą stronę, bo tam już nie było nic takiego. Tam też przeszliśmy ostatnio, tam kawałeczek, tam nic takiego nie widziałem. Także pójdziemy tam, powiedzmy, no nie wiem, jak to określić, północ, południe. Pójdziemy po prostu o gdzieś pod tamte skałki. Dobra, tu mamy tak, wiertełko. Czy ja teraz mogę, wiertełko zrobić, tylko powiem wam szczerze.
Powiem wam szczerze, taką rzecz. Ja bym chciał w końcu. Gdzie ten jest? O! Umieścić to w hodowcy żywności, ale jak ja mam to kurczę ogarnąć? Tutaj jest takie coś. Aha, chyba słuchajcie, to mi się odblokowuje. Im większy mam ten terraformację otrzymuje to, im więcej tlenu otrzymuje to, czyli tutaj mamy co, drabina wewnętrzna, służąca do przemieszczania się pomiędzy, o, właśnie chciałem zrobić pięterko, zrobimy pięterko, ale gdzie jest, wyświetla postępy terraformacji, natleniacz, radiolatarnia, egzoszkielet 2, no ja już go nawet mam, słuchajcie, teraz otrzymałem, o, ciśnienie, bo pewnie otrzymałem 1137 hektopaskala, powiedzmy. Ale gdzie ja dostanę... Gdzie ja dostanę to, słuchajcie, to... Żeby jakieś jedzenie zrobić. Oto jest, kurcze, pytanie. Umieć to w hodowcy... Hodowcy żywności. Hodowcy żywności, słuchajcie, potrzebuję. Torki. Łóżko dwuosobowe, szafka. Platforma startowa. Czyli co, będę mógł... Kolektor wody z jeziora. Nie no, ale to aż tak daleko chyba... To do żywności nie będzie, to jest podgrzewacz. Drabina wewnętrzna, butla z senem 3. O, to byłoby dobre. Tu jest hodowca żywności, potrzebuję 12... Słuchajcie, ja muszę inwestować w tlen. 12 tysięcy PPT. Dobra, inwestujemy w tlen. Muszę to tutaj stawiać, badziewie. Natleniacz T2. Lód, żelazo, krzem, magnez. Dobra, to schowamy. To też. I to też. Dobra, co tam było? Lód, żelazo. Jeszcze raz, kurczę, bo nie pamiętam. Żelazo, dwa lody, magnez i krzem. Dobra, to poszukamy dwóch bryłek lodu. Nie, słuchajcie, tutaj trzeba w to zainwestować, bo kurczę... Jeszcze mogę wziąć dwa, bo to mam w planie postawić dwa takie zbiorniki, bo tam mam dwie te roślinki. Ciekawe, czy ja bym mógł na przykład brać szczepki tych roślinek z tych, które już mam. Podejrzewam, że nie. Sadzonka Lirma. Zaraz sprawdzimy. Czekajcie, wybuduję tylko ten. To może tutaj są te dwa. To może tu bym mógł postawić. Tutaj są skrzynie. Muszę jakoś to tak rozplanować mniej więcej. Może tutaj postawimy kolejne. Dobra, tutaj zbudujemy. Okej. I tutaj sadzonka Lirmy. Czekajcie, a ja mogę stąd wziąć? Na przykład. A, dupa. Niestety, nie mogę. Czyli z tego nie mogę wziąć żadnej szczepki. Czyli te sadzonki po prostu zdobywam. Zdobywam i muszę od razu użyć. Nie mogę, no nie mam, kurczę, nie mogę wziąć szczepek z tego. Niestety. Dobra, to jeszcze raz. Jeszcze jedno bym poprosił. Czyli jeszcze magnez i krzem potrzebuję. Tu mamy magnez. Tu chyba już krzemu nie ma. O, mogę napisać jeszcze. Ej, spoko. To gdzieś muszę zrobić taki storage. Może nawet tutaj bym jeszcze taki drugi box dodał. Znaczy, mylą mi się te guziczki. Dobra, tutaj kolejne. Dobra, cyk. I cyk.
No i dobra, teraz tlenem to polecimy. Dobrze. Jeszcze mam tak, teraz zobaczmy, ile ja mam zużycia energii. O, spoko. To byśmy teraz ciachnęli wiertło. Dwa tytany potrzebuję, no to spoko. Tytan zaraz tutaj gdzieś znajdziemy. Tytanu tu jest. Czuli jeszcze trochę. Tak, słuchaj, tutaj chyba trzeba po prostu inwestować. O, proszę, żelazo, tutaj się jeszcze... O, już dostałem, zobaczcie, widzicie? Już dostałem drabinę. Pięknie. Odciachniemy sobie pięterko. Dobra, tutaj postawimy tutaj to wiertło T2. Z tyłu. Wow, aż tyle to zabiera wiertło. Pobór mocy. Aż 5. No dobra. Zostawiamy tutaj tego. Turbinkę wiatrową. I to postawimy jeszcze jedną. Dobra. Zobaczmy, jakie mamy zużycie. 12-14. Przydałaby się troszeczkę lepsza ta turbina wiatrowa. Zresztą mam jeden panel słoneczny, może byśmy jeszcze panel słoneczny ciachnęli. Panel słoneczny, żelazo, krzem i 2 kobalty. Ja mam w ogóle tutaj w tym. Proszę, dajcie mi to wszystko. Tutaj mógłbym sobie trzymać takie o rzeczy, jedzenie zabierzemy. Takie jakieś te rzeczy, które są... Ja w sumie nie wiem, czy mi to jest tutaj... No, to bym tutaj trzymał, bo to się chyba raczej nie zepsuje, tak mi się wydaje. Ja, słuchajcie, sobie poza odcinkiem właśnie poustawiam, pogram, żeby właśnie na odcinku tego nie robić takiego sortowania niepotrzebnego, żeby was tym nie zanudzać, bo słuchajcie, trzeba taki sorting zrobić, żeby być przygotowanym na ten. 2 kobalty potrzebuję. Kurczę, po ten kobalt też muszę troszkę coraz dalej to chodzić. Tam są te fajne takie ciekawe skałki, my tam pójdziemy, ale to tam pójdziemy, słuchajcie, w przyszłym odcinku. Dobra, to co, byśmy też gdzieś tutaj na górę postawili te panele słoneczne. O. Proszę bardzo. No. To zobaczcie, 2 panele dają mi 13 kW, a turbina, 7 turbin daje mi 8. Także tu trzeba chyba słuchać, że tylko w panele inwestować. Co, muszę się napić? Kurczę, dobra, to może byśmy zrobili tak, tutaj napiszemy żywność. O. I tutaj, słuchajcie, będę trzymał tylko jedzenie, jeżeli będę jako takie miał, nie? Potem to przerobimy. Na przykład tutaj zrobimy skrzynkę, że tam będzie jakiś ten. Tutaj możemy zrobić, co my mogę teraz nawet zrobić skrzyneczkę. Kolejną. Pojedę tu 2 koło siebie. To będzie mógł jeszcze jakieś inne tam surowce pozbierać, także będę musiał zrobić taki jeszcze magazyn na właśnie storage. To co, ciachniemy pięterko, co? Byśmy ciachnęli 2 pięterka. Ja bym potrzebował tego pięterka. Czekajcie. Tytanu potrzebuję. Czekajcie, bo wody mało.
O, skrzyneczka. Nie wiem, czy ja byłem. Nie byłem. Wow, sadzonka Shanga. O, znowu mam tego. No to, oj, bakłażan. Krzem, tytan. Żelazo. Żelazem nie pogardzę, słuchajcie. Jeszcze mam w planie tam Z2 pięterka ciachnąć. Potem byśmy na górze może zrobili... Zaraz jakoś to rozplanuję. Ciekawe, czy ja będę mógł ten natleniacz zniszczyć i czy to mi się, słuchajcie, czy mi się zwrócą surowce. Bo bym te natleniacze same zrobił tutaj na przykład, a w ogóle bym te małe wywalił, tylko bym zrobił same duże, bo one i tak dają więcej. Dobra, czekajcie, postawmy tutaj poziom wyżej, tutaj nad tym, przedział mieszkalny. Też tak. Oj, i podgrzewacz otrzymałem, teraz jeszcze, słuchajcie, lepszy. Spoko. Tylko ja chcę. O, tutaj mogę. Ale czemu tam na przykład nie mogę? O, tutaj fajnie się w kurcze wpasował. Ja bym wolał go tam postawić. Kurcze, no. Nie mogę tutaj na górę wejść. Raczej nie wskoczę. Kurczę, no. A może jakoś z tej strony bym go mógł postawić. Zaraz sprawdzimy. O, jest. Jest, 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 słuchajcie. A drugi obok. O właśnie. O właśnie. Okno byśmy wstawili, tylko teraz kobaltu potrzebuję. Kurczę, tlen mi się kończy. Czekajcie, szkoda. Szkoda tego butli. A tu się szybko nabije tutaj. Dobra, super. Chodźmy tutaj po kobalt, może jeszcze jakieś żelazo po drodze znajdę. No oczywiście. To nie. Lody też weźmiemy, troszkę wody będzie można zrobić. Słuchajcie, najgorsze jest to, że coraz bardziej tutaj w okolicy już mi się kończą mi się surowce. Kurczę. Dobra, to co? Ciachniemy tutaj jeszcze sobie okienko. Gdzieś na pięterku może, ale to mogę ze środka zrobić. Pięterko teraz, a dwa, że... Drabina wewnętrzna, schody zewnętrzne. Kobalt i żelazo. To spoko, tak mamy. Dobra, zróbmy to, zróbmy te schody w środku. Tą drabinę wewnętrzną. Aha, czyli mogę to tak ustawić. Dobra, to zrobimy go tutaj. Aha, po prostu kliknąłem i już się wspiąłem na górę. Piękna sprawa. To co? Ciachniemy tu okienko. Też. Dobra. Może być, słuchajcie. Może być. I przejście na dół. Dobra, teraz tak. Pytanie za 100 punktów. Czy ja mogę to na przykład... Sadzonkę bym wziął.
chętnie stąd, zlikwidował, cyk, i jak to zlikwiduje, czy mi się zwrócą surowce. Ekran postęp. To gdzieś będę mógł postęp zrobić, to też bym właśnie stąd przeniósł. Gdzieś właśnie tutaj obok. Dobra, mikrochip rozbiórka bym chętnie wziął. Tylko gdzie ja go mam? O, jest tu. No, sorki. Dobra, to co, sprawdźmy. Burzenie. Słuchajcie, chyba to mi się zwróciło. Tak mi się wydaje. Kurczę, nie sprawdziłem, mogłem to sprawdzić. No, tleniacz, dobra, tutaj ciachniemy. Tak, żeby tutaj dwa jeszcze weszły koło siebie. Mogę dwa nawet ciachnąć. Tak zróbmy. Dobra. I co? Jedna sadzonka. I druga sadzonka. No i pięknie. I pięknie, pięknie. Tą wyciągniemy. Dobra, słuchajcie, praktycznie nie mam nic. No nie, nie mam żadnych, są tylko, jest tylko magnes i jest aluminium. Zobaczę, czy będę mógł to zlikwidować i czy mi dodą surowce. Tak. Oko, to jest dobrze. Surowce dochodzą. Brakuje mi krzemu i lodu. Krzemu i lodu. No akurat, kurczę, nie ma. To idziemy szukać. To jest pewnie magnes, ale możemy wziąć. Tu będzie krzem. Dobra, to teraz jeszcze lodu trochę. No tego lodu to tak też nie ma za wiele. Żelazo, ile tego żelaza tutaj było, piękna sprawa. Co miałem zrobić? Jeszcze krzem, tak? Nie, lód. Lodu mam w sumie 3. Dobra, dawać ten krzem. No, słuchajcie, ten czas w tej grze tak popiernicza, już 45 minuta. Szybko, szybko leci. No dobra, budujemy kolejny natleniacz. A tu możemy sadzonkę szangę. O proszę. No to jeszcze jeden natleniacz bym poprosił. Kurczę, lodu nie mam. czyli tamta roślinka daje nam więcej tego. A tam jest, ale tam nie wskoczę. Dobra. No jak to szybko rośnie. No i kolejny. No dobra. To teraz tak, byśmy zlikwidowali chętnie. Ile mam w ogóle? 21 kW, dobra, spoko. To byśmy zlikwidowali, bo mam te piece właśnie, może byśmy dali w kolejnym tym. Na przykład tu miał takie. Tu by było takie właśnie roślinkowe, powiedzmy. Tutaj byłby sun storage, czyli tutaj byłyby takie OT. A może w tym byśmy dali te piece. Bo tutaj nawet mogę jeszcze jakiś inny piec zrobić taki. O, tu dużo irydu potrzeba do tego piecu. Kurczę, ja tego nie mam. Ale może tak, tego zlikwidujmy stąd. Dobra. Tu gdzieś miałem iryd, nie? Niski poziom nawodnienia. Kurczę, trzeba będzie, słuchajcie, wodę robić.
Już o jedzeniu to ja już nie wspomnę. dobra. Czyli tak, krzem, aluminium mam, jeszcze tytan. Jeszcze tytan by się przydał. O, akurat mam tutaj jeden. To zróbmy ten podgrzewacz. Może tutaj byśmy go dali, tak z tej strony. O. Troszkę mi tu okno zasłania, no ale... No ja to okno mogę zlikwidować i zbudować je z drugiej strony. Po co mi to okno tutaj? Jak teraz potem kiedyś dojdzie drugi piec, to ono będzie tutaj niepotrzebne. Można okno zlikwidować? Rozbierz okno. Pięknie. Pięknie, pięknie, słuchajcie. Nie! Ja chciałem tam wejść. Dobra, czekajcie. Fajnie jest, że zwracają się wszystkie surowce. O, dobra, teraz się wspiąłem. Tu mamy okienko. To może byśmy zrobili... Czekajcie. O. Taki fajny widok panoramiczny. Tutaj coś zrobimy. Tutaj jeszcze nie wiem co. Pewnie coś tam jeszcze dojdzie. Ale coś tam zrobimy. Nawet ewentualnie piece byśmy tam zrobili. Tylko tak, teraz te piece, no to do nich potrzeba jest tego... tego irydu. Ja wiem, że ten iryd, on jest gdzieś w kopalniach, kurczę, i to jest ten problem. No ale dobra, teraz możemy jeszcze tak, zrobić okno postępu, tak? Ekran postęp. To było to. Bo to mamy terraformacja. Tak, czyli potrzeba, słuchajcie, kobaltu. No to kobalt jest tutaj pod ręką. Chyba. Niski poziom pożywienia. No słuchajcie, to mnie troszkę przeraża. To mnie troszkę przeraża. Ponieważ. To jest skrzynka. Kurczę, dobra, wezmę to. Przeraża mnie to, słuchajcie, bo... No jak mi się skończy jedzenie, to co ja będę jadł? A ja tutaj nic za bardzo nie mogę zrobić. A tam już dużo tych racji żywnościowych nie zostało. Dobra. Butla 7T3. Super. Cieszy mnie to. Aczkolwiek... ekran postęp. A taki duży ekran. Dobra, etap terraformacji. Mamy dopiero 6% niebieskiego nieba. 6%, słuchajcie. To jest jeszcze. Ale teraz tak, dobra. Teraz już kumam więcej, o co chodzi. Mam tak, mam podaną ilość tlenu, która mi cały czas rośnie na planecie. Ciepło i ciśnienie. A tutaj mamy tak, ciepło, tlen i ciśnienie. Co mnie interesuje, to teraz tlenu dostałem, słuchajcie, butle. Następna jest hodowca żywności od 12, mamy 5. Czyli muszę po prostu przeżyć, aż mi się tutaj nabije, słuchajcie, 12. Wtedy otrzymam hodowcę żywności i będę mógł produkować papu. I zrobimy sobie tak. Tutaj niech sobie te roślinki sobie ładnie żyją. Papu zrobimy sobie na górze. Słuchajcie, papu będzie na górze. O, tu mam bakłażanki. To możemy stąd zabrać. To przełożymy tu. Trzeba by jakąś butelkę z wodą zrobić. Albo ze dwie. Jedno możemy schować, bo tu będzie żywność sama. Tutaj mamy żelazo. To już tak mogę powolutku to, słuchajcie, sobie sortować. Tutaj możemy dać, no nie wiem, niech będzie to amulinium. To jest też dosyć rzadkie. No i tutaj trzeba będzie jeszcze jakieś skrzynki porobić. Chociaż nie można jakoś, nie wiem, jakiś półek zrobić, żeby spiętrować tutaj te
te skrzynie. Zobaczmy, co ja potrzebuję do tego butle z tlenem. Potrzebuję żelazo. To mam. Aluminium mam. Czekaj, to wszystko mam. Żelazo. Amulinium. No i robimy. Mamy 200. Teraz będę miał 280. Very good, very nice. No i zobaczcie, no tlen dosyć szybko idzie. Dobra, chyba słuchajcie, przeżyję. Czy ja mogę sobie sprawdzić, co ja będę potrzebował? No nie, nie mogę. Nie mogę sprawdzić, co ja będę potrzebował do tego. No szkoda. Kurczę, szkoda. No nic. Dobra, słuchajcie, zostało ostatnie 10 minut tutaj tego gameplayu. To przejdźmy się tutaj kawałek. Pozbieram jeszcze trochę surowców. To schowamy. Tutaj mamy to. Dobra, to schowajmy, bo tak będę teraz zbierał. W sumie tak, aluminium jest dosyć ważne. No i oczywiście żelazo. Tutaj żelaza idzie bardzo dużo. Reszta w sumie jest w zasięgu. Chodźmy w tę stronę, zobaczymy, co tutaj będzie jeszcze tutaj koło tych skałek. To chyba jest żelazo, tak się fajnie świeci. Oczywiście. Oczywiście. O, skrzyneczka. Kolejna. O proszę, dwie roślinki. Uran. O, to coś nowego. Porcja żywnościowa i żelaza. Dobra, reszta to jest łatwo dostępna. No to uran, słuchajcie. Kolejne coś, co będzie pewnie bardzo rzadkie. Żelazo, oczywiście. To gdzieś pewnie też będzie w jakichś jaskiniach, tylko teraz trzeba będzie, słuchajcie, obrać, kurczę. Tam to takie coś jest. Ja tam wchodziłem, pamiętacie, ostatnio. I tutaj po prostu robiło się od razu ciemno, od razu się tutaj robiła noc. Zobaczcie, tu wchodzę. I tu po prostu jest jakoś tak inaczej. Dobra, zostawimy sobie to na za tydzień, bo nie mam czasu akurat już ten, już prawie się zbliża godzina nagrania. Już drugi odcinek, także jeszcze słuchajcie, ze trzy takie odcinki, także nie wiem, czy czasami nie przeciągniemy tego. No zobaczymy, jak to wyjdzie dalej w praniu. Tu jest kolejna skrzynka, czy ja tutaj byłem? Tej skrzyni. Chyba raczej tak, ale żelazo to ja chętnie wezmę. Wow, tlenu brakuje. I wody. Dobra, to trzeba by też troszeczkę lodu zebrać po drodze. Ale kurczę, tak zobaczcie, tu nie ma żadnej takiej, nie ma żadnej jaskini. Gdzie właśnie tam w wersji demo wszedłem i właśnie tam była, kurczę, jaskinia i tam było tego irydu było. Może nie wciul, ale trochę było. No nic, słuchajcie, chyba że jak będę tutaj sobie chodził po tej planecie, to może gdzieś trafię jakąś jaskinię i już będę mniej więcej wiedział, gdzie szukać irydu. Jeszcze mamy 4 miejsca. To troszeczkę lodu by się przydało, bo żelaza mam, żelaza trochę mam. A lodu w sumie tutaj już nie widać też. Ej, a tutaj co jest? Jopie. Tutaj coś może być. Tu są jakieś takie fajne grzybki. Ale
Ja z tych win, to jest pode mną. Dobra, słuchajcie, to już mamy. Już mamy co robić za tydzień. Ja tu muszę przyjść, to jest zaraz koło mnie. Wielka, kurcze, jaskinia. Jakimiś grzybami. Ja pierniczę. No to za tydzień eksploracja tego. Dobra, to jest tutaj zaraz koło mnie. Bliziutko. Dobra, pędźmy szybko do tego. To już mi się kończy tutaj. O, szklana podłoga przedziału mieszkalnego. Po co niż? Antena komunikacyjna. A, zobaczcie, jak tutaj się odkrywa wszystko. Ekrany transmisyjne. Radiolatarnia. No. I panel słoneczny T2. To będziemy panele słoneczne jeszcze wymieniać. To sobie panel możemy teraz wymienić. Zobaczmy, co na to doszło. Panel słoneczny. Aluminium potrzeba. Dobra, jedno jakoś zrobimy. Radiolatarnia pomaga znaleźć drogę. Super, super, to się przyda. I antena komunikacyjna. Odbiera transmisję z kosmosu. Używaj w połączeniu z ekranem transmisyjnym. I tu mamy tak. Aha, czy tutaj możemy te wiadomości sobie ogarnąć. A czekajcie, jeszcze sprawdzę jedną rzecz. Bo ten ekran transmisyjny, czy ja mogę to zlikwidować na przykład? Ja mogę to stąd przenieść. Tylko nie ma miejsca, czekajcie, żebym czasami sobie nie zrobił kuku. Aha, chciałem zlikwidować. Aha, czyli, o dobrze, czyli pustego zlikwidować nie można. Tutaj damy same żelazo, niech będzie. Tutaj możemy dać resztę. Tutaj uran, bardzo, bardzo ważna rzecz. Troszkę tego lodu przeróbmy na wodę. Dobra, tu wodę schowamy. Racje żywnościowe. I zobaczmy, czy ja mogę tutaj zlikwidować to, bo ja tutaj w ogóle nie chodzę. Zlikwiduj. Nie mam żadnych surowców. Kurczę, nie mogę. A to? Nie można, coś jest w środku. To jest w środku. Aha, dobra. A to mogę zlikwidować? Nie mogę. No szkoda, bo to jest chyba taki ekran, który mógłbym tam przenieść, nie? No, dobra, słuchajcie, będziemy kończyć, godzinka nagrania, także nawet fajny progres, troszkę rozbudowaliśmy bazę, odkryliśmy szczątki naszych przodków, podejrzewam, którzy się tu rozbili, no poprzednich ekspedycji, no i trafiliśmy na dwa miejsca, które, a szczególnie jedno pod nami, jakaś kurde grzybiarnia, którą odwiedzimy w następnym odcinku. A tymczasem kończymy. Życzę wam miłego dzionka, trzymajcie się i do następnego. Cześć, cześć.